witajcie na moim kanale Siedliska Drzewa. Z tej strony Teresa Firkowska. Dianka sobie leży pod ławeczką, to jest takie ulubione miejsce. Wróciłyśmy właśnie ze spaceru. Ja byłam oczywiście jeszcze na giełdzie dzisiaj rano, wcześnie. Kupiłam piękne, słuchajcie, takie piękne wrzosy. O, słuchajcie, no po prostu piękne. Ja zakochałam się w nich i po prostu będę teraz do poolu robić z wrzosów. Są cudowne. Piękne rzeczy naprawdę można zrobić z samych wrzosów. Nic takiego naprawdę wymyślnego, a robi wrażenie. Jak słyszycie w tle, u nas od wczoraj burze cały czas grzmi, trochę pada, grzmi, pada. Więc ja o poproszę, proszę. Jest ogólnie bardzo ciepło, duszno i pada, więc cały czas są burze. Więc właśnie o proszę, taki to rolniczy, wiejski styl. No i moi drodzy, słuchajcie, robiłam ankietę dla osób, które wspierają kanał, co mam zrobić w najbliższym odcinku. Kilka tematów wrzuciłam, no i oczywiście osoby, które wspierają kanał, miały do wyboru jeden z czterech tematów, no i wybrały dekoracja z wrzosów. Więc dzisiaj jest odcinek poświęcony właśnie wrzosom, bo taki właśnie został wybrany temat. Oczywiście jak chcecie wybierać tematy, też zapraszam do wspierania kanału. Nie chcę nic mówić już, po prostu boję się mówić jakieś zbędne słowa, żeby nikogo nie urazić. To jest dobrowolne wspieranie. Możecie właśnie mieć wybór, w jakieś ankiety robię w tematach. Możecie wybierać tematy, dostajecie dodatkowe filmy, rozszerzone filmy, bo te, które cały czas dostajecie, to są już okrojone i dużo rzeczy wycinam. Właśnie wspierający na kanale dostają dodatkowe filmy, filmy rozszerzone i filmy te, które wszyscy dostają, dostają też o parę godzin wcześniej, więc takie bonusy można sobie zapewnić przez wspieranie kanału. Jak już wcześniej powiedziałam, dobrowolne, kto chce to wspiera, a kto nie chce, to po prostu jest film, który jest co dwa dni i też go wrzucam właśnie dla wszystkich i wszyscy. No mówię, ktoś bardziej chce większy pakiet, no to może po prostu wspierać. Ja dodatkowo pracuję dla tych wspierających kanał, żeby mieli dodatkowe bonusy. Oczywiście jeszcze tam odpowiadam zawsze priorytetowo na komentarze, więc zawsze te komentarze są pierwsze przeze mnie sprawdzane i odpisuję jak najszybciej. No i tym długim wstępem biorę się do dzieła, pokazuję Wam trzy warianty fajnej kompozycji z wrzosów, więc zapraszam do oglądania. No więc moi drodzy, przygotowałam sobie trzy takie pojemniki do wrzosów. Taki zwykły, stary, jeszcze już uszczerbiony, co do niczego już mi się nie przyda. Zwykły koszyczek, taki jak wszędzie można kupić, albo wszędzie dostajecie. No i jakiś stary pojemnik, gdzie ja po prostu lubuję się w tych starych pojemnikach, więc zawsze musi być jakiś stary pojemnik w takim stylu starym. Więc może zacznę od tego, że ten długi pojemnik chcę obkleić korą, tak? Więc nazbierałam sobie też dzisiaj korę. Już sobie to zabiorę. Nazbierałam korę i słuchajcie, tą korę chcę sobie właśnie w taki różny sposób zawsze sobie korę tak dopasowuję, żeby ładnie stała. I takie wyższe, niższe kawałeczki. O, sobie po prostu, słuchajcie, będę układać wzdłuż. I słuchajcie, ja sobie najpierw poukładam i zwiążę. O, zaczęło padać. A później będę wklejać klej i jeszcze szparki będę uzupełniać mchem. Więc tutaj troszkę potrwa, więc zapraszam do oglądania.
że tak będzie dobrze. Słuchajcie, będę sobie mchem wypełniać dziury i wklejać też tu klej, żeby mój klej mi się złapał te moje kory. Dało i wszystko ma. Dobra, no i słuchajcie, idę tylko jeszcze po karamzyt, bo już wsadzę sobie w mojego wrzosa, żeby fajnie tutaj sobie stał, bo będą to kompozycje takie tutaj trochę w pracowni, trochę przed pracownią. Jeszcze oczywiście będą dekoracje garnka jesiennego, no to to już w ogóle będzie wyższe szaleństwo. Idę po karamzyt. Hada! Mamy karamzyt. Trzaska! No, myślę, że tyle starczy. To się wodą nasączyło, ale tam nic. Taki wysoki szczupak. Nie będę musiała podlewać. I słuchajcie, jeszcze sobie tutaj boczki dopchnę mchem, żeby ładnie wilgoć mi trzymało i fajnie mi tutaj. Jeszcze tymi cząstkami sobie tu wypchnę.
Słuchajcie, to jest moja pierwsza kompozycja. Jeszcze tutaj coś muszę zawiązać, bo mi tutaj ten sznurek jakoś nie pasi. Naplątałam. Ale sama prostota się broni, prawda? Zobaczcie. Pięknie, prawda? Robię następny. Koszyczku wrzosik, taka prostota. Też będzie koszyczkowa prostota. Czyli damy sobie tutaj takiego ryziowego do białego, będzie idealnie. Ale tutaj nie będę wsadzać, tylko go po prostu ładnie mchałem tutaj. Jest woreczek, więc tutaj w środku będzie się woda zbierać. Właśnie chodzi o ten drenaż, żeby, słuchajcie, nie przesuszać wrzos. Bardzo szybko się przesusza, żeby miał jakieś takie pobieranie tej wilgotności. Czyli troszeczkę jakieś woreczka na spód, jakiś drenaż. Tak jak ja w pierwszym tak zrobiłam karamzyt, tak? Ja tu daję mchek na wierzch, żeby też fajnie mi długo tą wilgoć tam zostawiało w woreczku. I będzie fajnie to, moi drodzy, trzymało tą wilgoć. Dobra. Ale tak nie zostawię, mówcie. Może dekorację jesienną taką właśnie wrzucimy. Kilka miechunek. Damy trochę szarłatu. Jakiś kawałek rozchodnika. Coś tam jeszcze mamy. Jeszcze wcześniej. Wcześniej ostatnio wam to robiłam, to jeszcze mi zostało trochę tych dekoracji, tych moich zbieranin. Moich zbieranin trochę mi zostało, więc no. Zrobimy jeszcze dekorację z tego. Chcę to zniknąć.
właśnie o to chodziło. Właśnie o to chodziło. Proszę, oto moja kompozycja numer dwa. Takie połączenie trochę właśnie w koszyczku, można sobie nawet na prezent, no może na wszystko naprawdę komuś dać, można postawić sobie na stole, na tarasie, gdzie tylko chcecie, słuchajcie. Tu jest jeszcze moja szkatułka, którą cały czas gdzieś tam, ona się przewija w moich różnych dekoracjach, cały czas ona obowiązkowo dekoracja jaka sezonowa musi być w tej mojej szkatułeczce. Proszę, żeby mi się gwoździk. Już nie. O, już. Tutaj słuchajcie. Chyba sobie posadzę to. Mam tu folię. Chyba sobie to posadzę, te wrzosy. To są takie fajne. Nie chciałabym tej szkatułki na zewnątrz wystawiać. Zostawię w folii. Zostawię w folii, bo nie chcę to tej szkatułki wystawiać. Jak mi wrzosy będą trochę obsychać, to wtedy już zmienię kompozycję. Ale szkatułka moja jest tak dla mnie ważna, że jej nie wystawię na zewnątrz. Kto to tak zdycha? Dziewczyno! Tak jak w pierwszej, obtoczę mchem, żebym miała właśnie fajnie, naturalnie, to po pierwsze, po drugie tej folii też nie będzie tak widać. O. Dobrze. Dobra. Jeszcze nie poszła. Jeszcze nie poszła, jeszcze gdzieś krąży. Jeszcze gdzieś krąży. Tutaj mam też fajne takie kory, słuchajcie. Takie kory, widzicie? Ja sobie je wezmę na drucik i je gdzie niegdzie pomocuję. Takie przysowe właśnie fajne. I sobie do deniczki je wbijam, do wrzosa. O, widzicie to? No w różny sposób można sobie ją wtedy formować. Tutaj też damy kilka patyczków brzozowych, bo są fajne. I zespolą też na całość. Tutaj jeszcze też korę zrobię. O, może tak jakoś fajnie przymocuję.
moje patyczki wrzosowe. Skąd to mam? Dajcie już. O! Damy jeszcze troszkę mąki, żeby nie było za plastikowo. Plastikowo. Ok. Berberys. Potrzebujemy tylko te ładne koraliki. Berberysa, nic więcej. Nic więcej. Ok. Myślę, że tutaj tyle starczy, jest fajnie, nie ma co przesadzać, sama skrzyneczka ma tutaj też fajnie grać, więc myślę, że zostanie tak. Fajne, fajne, fajne. Ja uwielbiam wrzosy, uwielbiam z nich coś robić, więc to dopiero początek, dopiero się rozkręcam. Zaraz Wam pokażę zbliżenie, a tymczasem dziękuję bardzo, dziękuję z całego serca za wspieranie kanału. To właśnie dzięki kanałowi robimy z wrzosów. Dzięki wspieraniu kanałowi, dzięki wspieraniu kanału robimy z wrzosów. Więc bardzo, bardzo dziękuję wspierającym. Oczywiście Wam wszystkim również. Bardzo, bardzo mnie wspieracie, bardzo piękne komentarze do mnie piszecie. No i to wszystko również dla Was, tworzę dla Was i miło mi bardzo, że jesteście tacy kochani. Czekam na polubienia, komentarze i subskrypcje. Do zobaczenia, pa!